Witam serdecznie, Adrian Stankowski. To jest polityczne podsumowanie tygodnia na antenie telewizji Republika. Ponownie witam szanownych gości programu, pani poseł Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Bogusław Wontor, Nowa Lewica i pan poseł Tomasz Lenz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie państwa w drugiej części programu, którą chciałbym poświęcić sprawom krajowym. Chyba najważniejszym wydarzeniem jest informacja o zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską. Ja tu mam tweeta pana ministra Waldemara Budy. Potwierdzam, zakończyliśmy negocjacje z Komisją Europejską co do wszystkich wątków. Teraz formalne zatwierdzenie przez Komisję Europejską. W ciągu kilkunastu dni uzgodniono też tak zwane kamienie milowe. Co ma się dziać, jak ma wyglądać ta współpraca? Pan poseł Bogusław Wontor. No to chyba dobra wiadomość, bo Lewica jako jedyne stronnictwo opozycyjne głosowała za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy. No to, że rząd próbuje się dogadać z Komisją Europejską, no to słyszymy już od iluś tygodni i dobrze, że próbuje się dogadać, bo słyszy z drugiej strony od Komisji Europejskiej, żeby się dogadać, to chcemy, żeby Polska była krajem praworządnym, żeby była krajem, który przestrzega prawa tego, które obowiązuje w demokratycznych państwach i pod którym się też Polska podpisuje, które przestrzega prawa człowieka i które też daje normalność funkcjonowania na przykład sądownictwu. I z tego, co dochodzą słuchy, no to też w tej kwestii jest dogadanie, więc mam nadzieję, że efektem tego będzie cofnięcie się Prawa i Sprawiedliwości z tymi różnymi działaniami i pomysłami, które do tej pory były forsowane. No jest zgoda od dawna, wiadomo, likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Jest projekt, który będzie, zdaje się, w przyszłym tygodniu procedowany w Sejmie. No to, jak rozumiem, Lewica poprze takie rozwiązania proponowane przez pana prezydenta. No zobaczymy, bo to jak to zawsze się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy, co będzie położone na stole. Jeżeli te zmiany będą takie, że będzie to odpolitycznienie sądownictwa, będzie to wprowadzenie takich mechanizmów, na które żadna partia, podkreślam, żadna partia nie będzie miała wpływu, tylko będzie to w sposób demokratyczny, przejrzysty, transparentny dokonywało się pewne przeobrażenia czy wybory w sądownictwie, takie, które zapewnią nam, obywatelom, niezawisłość i uczciwość w układzie orzekania, no to oczywiście, że myślę, będziemy takie zmiany popierali. Pan poseł Tomasz Lenz, zdaje się, że pomysłem Platformy Obywatelskiej, przynajmniej pomysłem Donalda Tuska, była no, taka taktyka, żeby Polska tych pieniędzy nie otrzymała. Jak Platforma Obywatelska w tej sytuacji zamierza się zachować? Ja zaprzeczam panu wypowiedzi. Przypomnę, pani poseł zapewne ma dobrą pamięć, że w połowie stycznia, więc historia z tymi pieniędzmi jest dość długa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę na forum Sejmu, że tych pieniędzy nie chce i nie potrzebuje. Ale po jakimś, no tak było, pani poseł, natomiast po jakimś czasie rzeczywiście nastąpiła refleksja, że to jednak nie tędy droga, że trzeba o te pieniądze zabiegać, bo na tamtym etapie, początku tego roku, Jarosław Kaczyński, zdaje się, przychylał się, że jest w stanie wynegocjować te pieniądze w porozumieniu jednak i utrzymaniu większości parlamentarnej ze Zbigniewem Ziobrą. No potem nastąpiła refleksja, że te pieniądze są Polakom i Polsce potrzebne. I dobrze, bo tu się zgadzamy w tej sprawie wszyscy, jak siedzimy, że tych pieniędzy chcemy i potrzebujemy. Natomiast no, problem leży w porozumieniu wewnętrznym w tak zwanej koalicji prawicowej, czyli między Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Kaczyńskim. I tam rozmowy trwają do dzisiaj. To już jest, szanowni państwo, szósty miesiąc tej zabawy. Nie ma końca. Mam nadzieję, że posiedzenie Sejmu najbliższe, które będzie miało miejsce
jeszcze w tym miesiącu doprowadzi do tego, że te propozycje pana prezydenta Andrzeja Dudy zostaną przez Zbigniewa Ziobro zaakceptowane. I że dojdziemy do sytuacji, w której... To ja tylko wspomnę, że wspomniany przez pana posła minister Zbigniew Ziobro mówi, że ta kompromis w kwestii już ostatecznych szczegółów tej ustawy prezydenckiej no jest już bardzo głęboko zaawansowany, ja jeżeli nie przesądzony. Zdaje się, że państwo liczyliście na rozbicie koalicji rządzącej, ja liczyłem... no ale jak pokazały głosowania w sprawie wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, to jest bardzo ważne głosowanie, i wyboru Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego, no chyba nie można liczyć na jakieś rozdźwięki. Dwie różne rzeczy tutaj. Ja przede wszystkim liczyłem, rozbicie koalicji polskiej prawicy jest dla mnie mniej ważne w kontekście tego, że Polska potrzebuje środków unijnych, które cały czas czekają, bo od 6 miesięcy tych pieniędzy nie ma. Gdy rozmawiam z samorządowcami w regionie kujawsko-pomorskim czy z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, wszyscy na te pieniądze czekają. Chcemy tych pieniędzy jak najszybciej, szczególnie w momencie dużej inflacji i niebezpieczeństwa recesji w drugiej połowie roku. Chcemy te pieniądze wpompować w nasz system gospodarczy, aby one wsparły naszą gospodarkę, możliwość zatrudniania ludzi i jak gdyby, żeby ta recesja nie była zbyt głęboka, bo te pieniądze na pewno nam pomogą. Natomiast konflikty, podziały, różnice na polskiej prawicy to są sprawa wewnętrzna polskiej prawicy, ja ich nie będę komentował. Cieszę się, że Andrzej Duda jest w stanie przekonać Zbigniewa Ziobrę, że racje Polski są ważniejsze niż ugrupowania Zbigniewa Ziobry, że ustąpił, że te propozycje, które zostały złożone, są gdzieś zbliżone do możliwości zaakceptowania ich przez Zbigniewa Ziobrę. Jeżeli polski parlament w najbliższym czasie przegłosuje te zmiany i popłyną pieniądze do Polski, no to tylko się cieszyć. Natomiast mówił pan, że liczyliśmy na, czy tak pan twierdzi, że liczyliśmy na jakieś problemy związane z podziałem na polskiej prawicy. W kontekście kilkadziesiąt wyboru rezolucji, za którymi głosowała przeciwko Polsce, przeciwko przyznaniu tych środków. Kilkadziesiąt, za którymi głosowali europosłowie Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Przypomnę panu redaktorowi, że na forum, pozwoli pan, że jeszcze się odniosę do wyborów szefa NBP-u, ale odpowiadając na pana pytanie, no, gdyby tak uczciwie spojrzeć na debaty w Parlamencie Europejskim i wypowiadane słowa z mównicy sejmowej w Brukseli czy w Strasburgu, to jak rządziła Platforma, to znajdziemy masę wystąpień polityków prawicy, którzy atakują własny kraj, bo nie akceptują wyniku wyborów i uważają, że wybory były sfałszowane, że należy dokonać, jak powiem, porządku i resume tych wyborów. Pan twierdzi, że jak rządzi prawica i Platforma Obywatelska, czy lewica ma zastrzeżenia do działań PiS-u, to jest atakowanie kraju. Ja bym tego tak nie interpretował. Kłopot, panie pośle, polega na tym, że do dzisiaj nie ogłoszono wyników tych wyborów. Do dzisiaj nie można się dowiedzieć, czy w komisji, konkretnej komisji, jakie były wyniki wyborów. No niestety taka jest prawda z tamtymi wyborami, które krytykował również ówczesny szef lewicy Leszek Miller. Panie redaktorze, zarówno PiS, jak i Lewica, jak i Platforma mają prawo do wypowiadania się na temat spraw wewnętrznych w kraju. Tak samo w kraju, jak i poza granicami. I PiS to robi. PiS to robi bardzo często. W związku z tym zarzucanie, że robi to tylko opozycja, jest nieuzasadnione i nieprawdziwe. Glapiński, wybór Glapińskiego, bo takie pan zadał pytanie, że tutaj liczyliśmy na jakieś rozbicie w części prawicy, i żeby doszło do tego, żeby pan Glapiński nie był wybrany na szefa Narodowego Banku Polskiego. W tej sprawie na to liczyliśmy. Liczymy bardzo na to, że prawica dogada się i będą zmiany w polskim sądownictwie, które zaakceptuje Komisja Europejska i pieniądze do Polski zostaną przelane, ale w sprawie szefa NBP-u liczyliśmy, że to nie nastąpi, że ten zły wybór nie będzie miał miejsca. Każdy, kto obserwował debatę, no widział po minach posłów Prawa i Sprawiedliwości, że argumenty padające z mównicy sejmowej dotyczące nieumiejętności zapobiegania niskiego procentowania wkładów bankowych, nieumiejętności zapanowania nad kwestią inflacyjną, chociażby to, że w styczniu i lutym prezes mówi, że inflacji nie będzie, potem, że ta inflacja jednak jest, a potem, że ta inflacja jest dobra. No, padały tam liczne wypowiedzi Glapińskiego cytowane przez posłów, które sprawiały posłom Prawa i Sprawiedliwości wielki problem. No ale Jarosław Kaczyński jasno powiedział, macie głosować na mojego kandydata, to jest moja prawa ręka, to jest mój partner od 30 lat i to jak go oceniacie, jak jest oceniany, jest mało ważne, bo on ma być dalej prezesem. I tak się stało. No widać, że
Jarosław Kaczyński dał radę przekonać klub Prawa i Sprawiedliwości, że mimo zastrzeżeń wewnętrznych decyzja jest taka, że on ma być dalej prezesem Narodowego Banku Polskiego, mimo że wcześniej nawet kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy zwracała uwagę, że w opinii prawników kancelarii Andrzeja Dudy jest problem polegający na tym, czy to nie jest trzecia kadencja, bo mieliśmy część kadencji poprzedniej, obecną i to jest wybór na trzecią kadencję, więc tutaj prawnicy też zwracali uwagę, że jest jakiś delikt prawny, ale mimo tego też podjęto decyzję, zaryzykowano, żeby ponownie pana prezesa na tą funkcję wybrać. No, mam nadzieję, że będzie mówił bardziej czytelnie dla mieszkańców kraju, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, bo idą trudne czasy, przydałby się ktoś lepszy, bardziej merytoryczny, lepiej komunikujący sytuację polskiego pieniądza. Ktoś inny może powiedzieć, że w trudnych czasach wartością jest również stabilność na stanowisku PiS zaryzykował prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pani poseł Lidia Burzyńska, chciałem wrócić do tych relacji z Komisją Europejską, bo ja mam takie wrażenie, że tu problemem jest kompletny brak zaufania do Komisji Europejskiej. To jest partner, który no, po prostu wielokrotnie grał znaczonymi kartami i o ile kompromis jakiś Polacy chętnie poprą, no o tyle istnieje ryzyko, że to nie będzie koniec tych różnych zatargów z Unią Europejską, że po Izbie Dyscyplinarnej przyjdą jakieś kolejne fantomowe problemy z praworządnością. Pani poseł. Panie redaktorze, może pan pozwoli, ponieważ mój poprzednik, pan poseł z Platformy Obywatelskiej bardzo dużo mówił i różnych wątków. Ja tak powiem, panie pośle, to, że pan prezes Jarosław Kaczyński, tak jak pan mówi, że nakazał głosować posłom Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość ma dobrego lidera, który potrafi przekonać, który potrafi, argumentując swoje pomysły, przekonać wszystkich. I tutaj ja tylko się cieszę i życzę, żeby również i w pana partii był taki lider, na którego można było zawsze liczyć. Natomiast tutaj pan poseł powiedział, że chyba mam dobrą pamięć, więc tak odświeżając tą swoją pamięć, to pójdę jeszcze dalej, wie pan co? Bo w 2004 roku, jak Polska wstępowała do Unii Europejskiej, to tam podpisywaliśmy traktaty i świadomie zgadzaliśmy się na pewne scedowania, jeżeli chodzi o wspólną politykę gospodarczą. Natomiast ja sobie nie przypominam, chyba że mnie pamięć zawodzi, żebyśmy zrzekli się sądownictwa, a więc żebyśmy przesunęli zarządzanie czy funkcjonowanie sądownictwa polskiego dali pod jurysdykcję Unii Europejskiej. I to, co pan redaktor powiedział, że dzisiaj jest to oczekiwanie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, natomiast nie wiadomo, co jeszcze Unia Europejska, widząc, że Polska sobie świetnie radzi, mimo tego tych zewnętrznych kryzysów, bo tutaj pan powiedział, że właściwie pan Glapiński jest winien za inflację, no właściwie za wszystko. Nie, inflacja jest, ponieważ to są czynniki zewnętrzne. Mieliśmy pandemię, prawda? Jest wojna na wschodzie, jeżeli chodzi o wschodnią granicę Polski, jest. Więc to są te czynniki zewnętrzne, na które nie ma wpływu polityka pieniężna w Polsce. Ale powiem jedno, z KPO fundusze się Polsce należą. To jest tylko i wyłącznie umiejętność Komisji Europejskiej nieuczciwa. Dlaczego określam, używam... No właśnie, pani poseł, bo nie ma żadnego tytułu prawnego do wstrzymywania tych pieniędzy dla Polski przez taki okres
czasu przez komisję, która no pełne usta ma słów o praworządności. No to jest po prostu, przypomina się taki cytat z filmu Miś, no nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? I to jest takie, taka praworządność w wykonaniu Komisji Europejskiej. Oczywiście, praworządność. Jeżeli chodzi o sądownictwo w Polsce, to upolitycznione według Komisji Europejskiej jest sądownictwo w Polsce. Natomiast w Niemczech, gdzie wybierani są sędziowie przez polityków, tam jest wszystko w porządku. I tutaj przede wszystkim no, taka uczciwość. Ta uczciwość powinna być w różnych obszarach, na różnych płaszczyznach realnie oceniana i realnie funkcjonowała, powinna funkcjonować. Tutaj dla mnie jest po prostu, i tak powiem, mimo tego pięknego, teraz już trochę zachmurzonego nieba u pana posła, że dla mnie to jest wstyd, że rezolucje podejmowane właśnie w Parlamencie Europejskim są popierane, skierowane przeciwko Polsce, są popierane przez polskich eurodeputowanych wybranych w Polsce i wybranych po to, aby służyć Polsce i Polakom. Dla mnie jest nie do pomyślenia, gdyby naprawdę ktoś, kto... Pani poseł, zostało nam dwie minuty. Ja chciałem wszystkich państwa jeszcze zapytać o jedną sprawę. Bardzo krótko, bo dzisiaj wieczorem nasz reprezentant w konkursie Eurowizji, młody pan Ochman, syn wielkiego tenora o tym samym nazwisku, będzie walczył o być może zwycięstwo w tym, przepraszam, wnuk wielkiego tenora będzie walczył być może o zwycięstwo. Ukraińcy, którzy mają własnych reprezentantów, zapowiadają gremialne głosowanie na naszego, na naszego młodego pana Ochmana. Pani poseł, bardzo króciutko, będzie pani głosować dzisiaj na naszego reprezentanta? Będę głosować, będę trzymać kciuki i mam nadzieję, że wygram. Pan poseł Bogusław Wontor? Oczywiście zawsze trzeba kibicować Polakom, czy to w sporcie, czy w kulturze, czy w innych dziedzinach, bo to jest dla nas miłe, sympatyczne i miód na nasze serca. I pan poseł Tomasz Lenz. Tak, ja powiem coś innego. Pani poseł, oczywiście w debacie w Parlamencie Europejskim należy się wypowiadać i polscy eurodeputowani krytykują nie Polskę i Polaków, tylko Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. W związku z tym uczciwie trzeba podejść do tego, a nie opowiadać, że ktoś atakuje Polskę czy Polaków. My nie zgadzamy się z PiS-em, a nie z Polakami. A czyli pani z większością. Poparcie, ale z młodym, ale z młodym. Wybrali wyborcy, Polacy. Jeszcze panu coś, pani coś przypomnę. To Lech Kaczyński, świętej pamięci, decydował o tym, że prawo unijne jest nadrzędne nad prawem polskim i niech pani nie opowiada tutaj ale nie w historii. Że, no pani poseł, no dobrze, wracając do pana Ochmana, życzymy mu sukcesu, niech najlepiej zaśpiewa, bijmy brawo i głosujemy na naszego kandydata. Zwłaszcza, że to jest wokalista, który rzeczywiście umie śpiewać, tak nieśmiało zauważę, że to tak, nie jest wcale częste. Powrotu ze Stanów do Polski robienia kariery, czyli w odwrotną stronę. W naszej rzeczywistości. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani poseł Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Bogusław Wontor, Nowa Lewica i pan poseł Tomasz Lenz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, byli gośćmi politycznego podsumowania tygodnia na antenie Telewizji Republika. Wszystkim państwu serdecznie dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie państwo z Telewizją Republika.